Siema, z tej strony Bartek, a to kolejny odcinek oczywiście z gry YouTubers Live, czyli symulacja bycia YouTuberem oraz prawdziwego życia, ciąg dalszy. I co, w dzisiejszym odcinku, takim troszeczkę luźniejszym, będziemy sobie grać ogólnie, tak luźne, jak powiedziałem właśnie wcześniej. Mianowicie nie mam zbyt pomysłu na, że tak powiem, na ten odcinek, więc po prostu damy się na to, co nam gra zaoferuje, tak? Więc będziemy sobie naprawdę podobnie nagrywać filmiki, jakieś tam może dyskoteki i tak dalej, i tak dalej. Okej, może na sam początek sobie coś zjemy, żeby, że tak powiem, nabrać energii. Troszeczkę się prześpimy i nagramy sobie może jakiś pierwszy właśnie gameplay w dzisiejszym odcinku, tak? Ogólnie co, nie grałem pomiędzy właśnie odcinkami, jak możecie zauważyć, dalej mam 600 tysięcy subskrypcji, ponad już prawie 600 tysięcy subskrypcji. Mam 5 tysięcy, aczkolwiek niedługo prawdopodobnie przyjdą rachunki, więc troszeczkę tej kasy stracimy. Właśnie wbiliśmy nowy poziom, więc mamy już 26 i odblokowały nam się następujące, 27 i odblokowały nam się następujące rzeczy. Nowy punkt talentu, więc mamy już jeden punkcik. Zwiększono liczbę punktów energii o 2. Jakieś tam nowe akcesoria do komputera, typu może klawiatury jakieś tam nowe podzespoły i tak dalej. Jakieś nowe tam ubranka nam przyszły oraz jakieś tam dekoracje właśnie mieszkania. Ale może zanim to zobaczymy, to sobie jeszcze rozdam ten jeden punkt, który nam właśnie gra zaoferowała. Pójdziemy sobie, myślę... A pójdziemy sobie może w recenzji, why not? Okej. I chyba teraz w takim razie przyszła pora na nagranie jakiegoś fajnego gameplaya. Może nawet sobie nagramy sobie może jakiegoś nawet w duecie, tylko niech tą naszą koleżankę złapie, dobra. Nagramy sobie filmik, myślę, z gry Amazing Hobo, why not? Zacznij nagrywać. Oczywiście na naszym najlepszym stanowisku, więc na jedynce. I zobaczymy, co z tego właśnie wyniknie, tak? Miejmy nadzieję, że ten filmik po prostu pobije wszelkie właśnie rekordy oglądalności i że nam nowych widzów trochę przybędzie, ponieważ, no, jak dobrze pamiętacie, musimy teraz właśnie zdobyć 1 000 000 subów, żeby do sieci partnerskiej dołączyć najlepszej na świecie. A w tym momencie mamy 600 tysięcy, więc jesteśmy już, no, więcej niż w połowie drogi właśnie do tego naszego aktualnego celu. Aczkolwiek prawdopodobnie może gdzieś tak jeszcze z 2-3 odcinki właśnie zajmą nam do... żeby po prostu ten cel nasz zrealizować, tak? Ogólnie co, będę jeszcze chciał, tak jak już powiedziałem w poprzednim odcinku, jakieś nowe stanowisko komputerowe. A co za tym idzie, również naszego nowego pracownika zgarnąć, ponieważ no mamy tylko jednego teraz, tą właśnie naszą rudą koleżankę niestety. Aczkolwiek ta ruda koleżanka jest 2 razy lepsza od nas, więc ja nie narzekam. Aczkolwiek przydałby się zapewne jeszcze jakiś nowy pracownik, żeby po prostu w miarę to było ogarnięte wszystko, tak? Dobra, przerywnik filmu, damy sobie zabawny komentarz, why not? W tym odcinku również chciałbym jeszcze może, że tak powiem, troszeczkę ogarnąć karty, które właśnie mamy tutaj, o te karty. I dać jakieś tam miarę rozsądniejsze te karty, mi się wydaje. Żeby po prostu nasze filmiki były coraz lepsze, tak? Czas przed rozpoczęciem gry, damy sobie komentarz z innego tematu, why not? I właśnie tak w sumie może jakiś tam nam ten odcinek zleci, tak? Prosta krytyka. Ogólnie co? Nie napisaliście mi w sumie, o co chodzi jeszcze z tymi... Boże, jak to się nazywało? Promowaniem odcinków, aczkolwiek sobie coś o tym poczytałem i prawdopodobnie właśnie będę również z tego korzystał, bo w sumie więcej osób będzie oglądało ten filmik i więcej kasy będę zarabiał tak ogólnie, tak? Więc czemu nie? Why not? Why not? Teraz właśnie nam te rachunki troszeczkę, że tak powiem, się podwyższyły dwukrotnie, więc no trzeba korzystać, póki mamy takie możliwości. Damy sobie wyciemnienie wideo. Okej. No i właśnie tak będzie ten odcinek jakoś przebiegał. Tak, w tym momencie mamy 5 000, więc... A dopiero jest 7 listopad, więc jak już powiedziałem wcześniej, raczej na pieniądze nie narzekam, naprawdę, bo... Ta koleżanka robi dwukrotność naszych właśnie starań do tej pory, więc naprawdę ratuje nam to nieraz ciało, czy tam powiem ładniej dupę, ale no koleżanka robi swoje, tak? Naprawdę nam bardzo pomaga, jeżeli właśnie chodzi o ten kanał. Więc miejmy nadzieję, że z nami wytrzyma jak najdłużej, że będzie z nami właśnie jak najdłużej na tym kanale. Po prostu będzie z nami jak najdłużej, tak? Nie będę już jakoś tam szukał wyszukanych słów.
Okej, damy sobie teraz może w takim razie przyciemnienie wideo. Na pewno trzeba poprawić ostrość, bo to jest konieczność. Damy sobie może kolory oraz tytuł i przetwarzamy filmik. Konsole 81%, gra 81%, popularność 93 plus 47, dlatego że nasza koleżanka jest razem z nami. Wynik 1876 to nie jest aktualny rekord. Nowy poziom skryptu, gry aktorskiej, dźwięku oraz postprodukcji, więc coraz te statystyki nasze idą w górę. No i ja się ogólnie z tego cieszę, tak? Bo why not? Ogólnie się będziemy bardzo fajnie rozwijać. You are playing that? Zapytam się o że... straciłem trochę subów, no niestety. Też tak bywa, proszę Państwa. Dobra, niech się teraz w takim razie filmik przetwarza. My sobie za chwilę coś zjemy, aczkolwiek nasza koleżanka sobie niech jeszcze nagra może jeden odcinek sama z Amazing Hobo, why not? Oczywiście na stanowisku numer 2. Czyli na tym troszeczkę gorszym stanowisku, aczkolwiek no... Jeżeli będziemy mieli dużo pieniędzy, to myślę, że jak najszybciej właśnie to stanowisko ulepszę albo kupię nowy komputer dla naszego nowego pracownika, tak? Zobaczymy ogólnie, jak to właśnie będzie przebiegało dalej rozgrywka, tak? Okej, niech ta nasza koleżanka nagrywa, my sobie coś zjemy, prześpimy się i będziemy chyba dalej nagrywać filmiki, tak? Aktualnie jeszcze nikt nas do kina nie zaprasza albo na jakieś tam imprezy, więc trzeba się poświęcić właśnie pracy. Niestety też tak bywa, tak? Okej. Mamy ogólnie 500 000 praktycznie subów, zostało nam jeszcze 1 000 000, znaczy 500 000 kolejne, żeby to po prostu ogarnąć do tej sieci partnerskiej. I prawdopodobnie po tej sieci partnerskiej, że tak powiem, już będziemy się przeprowadzać do, z tego co pamiętam, chyba do przedostatniego mieszkania, tak? Więc coraz bliżej się seria również zbliża końcowi niestety. Ale no też... Cóż, nic nie trwa wiecznie, tak? Niestety. Dobra, nagrajmy sobie może z Latino Android, trzeci gameplay, why not? Oczywiście na stanowisku numer 1. Kontynuuj dalej. Okej. Okay. Co jeszcze zapromujemy na szybciutko jakiś tam nasz ostatni filmik. Troszeczkę kasy niestety straciliśmy, ale dalej jesteśmy bogaci, więc... No spoko ogólnie. Okej, więc zaczynamy. Ładowanie gry, damy sobie tańczące powitanie. Będziemy sobie tańczyć przed kamerą. Interaktywny ekran ładowania. Damy sobie sarkastyczny komentarz. Okej. Kolejne to będzie znalazłeś ukryty przedmiot, więc damy sobie śpiewający komentarz. Czemu by nie? Kolejny ekran ładowania ze wskazówką, więc damy sobie komentarz filozoficzny. Dokładnie tak. Teraz to będzie samouczek, więc damy sobie... Damy sobie może zabójcze spojrzenie. Okej, super. Czas przed rozpoczęciem gry. Damy sobie... co my to musimy jeszcze poprawić ogólnie? Krótki komentarz? Czy poważny komentarz? Czy może komentarz z innego tematu? Damy sobie chyba... Poważny komentarz. Okej, super. Kolejne to będzie ukończyłeś ciężkie wyzwanie, więc damy sobie radosny wyraz twarzy. Jej, ukończyłem w końcu te durne, cholerne, głupie wyzwanie. Udało się. Jej. Przerywnik filmowy. Damy sobie zabawny komentarz. Okej. Kolejne to będzie ukończyłeś łatwe wyzwanie, więc damy sobie... profesjonalny komentarz. Okej. Kolejne to będzie podsumowanie gry, więc damy sobie nieśmieszny komentarz. Mamy jeszcze dużo punkcików, więc właśnie why not? Możemy je bardzo fajnie rozporządzić. Podjąłeś złą decyzję i straciłeś wszystkie pieniądze. Może sobie zamienimy jakieś karty i damy sobie zabawna krytyka. No, nie pasuje do sytuacji, ale no czemu by nie? Kolejne to będzie zwrot akcji, więc damy sobie buzię na pożegnanie. Okej, i teraz pora na wielki montaż. Więc tak, damy sobie to. Już słyszę, że nam się komputer psuje, więc musimy się troszeczkę pospieszyć, żeby szybko ten filmik zmontować. Żeby go wstawić na nasz kanał, niestety. Dobra, pyk, pyk, pyk. Damy sobie to może jakoś tak. Kolejne sobie to może damy jakoś tak. I ostatnie damy sobie może jakoś... Muszę poprawić na pewno... Prostprodukcję, to jest
fakt, niepodważalny niestety, więc damy może sobie jakoś to tak. Kolejny damy sobie tytuł, ostrość, damy sobie również muzykę w tle, przetwarzamy. I mamy konsolę 52%, gra 57%, popularność 67%, wynik 1500, więc nie jest jakiś tam rewelacyjny ten wynik. Nowy poziom montażu filmu oraz dźwięku, więc przesyłamy sobie filmik. Naprawimy od razu komputerek, żeby nam nic tam nie wariowało. Nasza koleżanka również stworzyła filmik i oczywiście, jak to zwykle bywa, bije wszelkie rekordy po prostu popularności. No ale po co ten pracownik w końcu musi być, tak? Żeby po prostu nam bardzo pomagał, a my możemy mieć po prostu, że tak powiem, troszeczkę luźniejsze filmiki, tak? Aczkolwiek, jak widzę, tutaj jest naprawdę zadowalające wyniki, ponieważ 1 200 000 12 000 wyświetleń po prostu to ma. 700 000, nie, po prostu to są wszelkie rekordy teraz popularności, bez kitu, nie? Fajnie, że tą pracownicę zatrudniłem, naprawdę, bardzo się z tego cieszę ogólnie. Chcesz poczatować? No, możemy. Aczkolwiek nie poczatujemy, bo nic nie mogę zrobić, bo nie mam trzeciego komputera. Smutek. Okej, okay, zjemy sobie może mózg sorbetowy, jak to tak zwał. Oczywiście się prześpimy. Nasza koleżanka, gdzie ty jesteś, koleżanko ty moja? Stworzy sobie kolejny filmik, oczywiście z gry, powiedzmy, dalej niech będzie Amazing Hobo, bo ma popularność. Nagra sobie na moim komputerze, na moim, czy na twoim, poczekaj, na moim? Da się na moim nagrywać, czy już nie? Jak to wygląda? Chyba da się, okej, mniejsza. Więc sobie ogólnie jeszcze kolejny filmik stworzy, a my będziemy się delektować właśnie snem poczciwego człowieczka, który właśnie wykonał ciężko powierzone mu zadania. Okej. Okay. I teraz w sumie nie mam co robić, ponieważ tak, koleżanka nasza nagrywa sobie ten filmik. Kolejny filmik się właśnie renderuje i niezbyt, widzę, jest popularny. Niezbyt chyba się powiem tak, chyba niezbyt, że tak powiem, przypadł ludziom do gustu ten filmik niestety, no ale no cóż poradzić. Nie wszystkie filmiki po prostu, że tak powiem, trafią w gusta. Więc okej. Okay. Więc my może sobie nagramy kolejną grę, żeby po prostu podtrzymać tą dobrą pasce nagrywania. Nagramy sobie ostatni odcinek z Latino Android, a po czym... Nie, jeszcze zanim to zrobimy, to ogarnę te karty, bo właśnie powiedziałem, że ogarnę te karty, a znowu ich bym nie ogarnął, więc może damy sobie tak. Wszystkie karty dostępne, karty aktywne, karty. Tutaj mamy aktywne karty, jakie właśnie w tym momencie używamy. Dostępne karty sobie damy. I tak, co my tu mamy? Damy sobie może poważny komentarz. Jak to właśnie teraz się daje, te karty wszystkie, poczekajcie. To sobie z tego ludzackiego powitania zrezygnujemy, mi się wydaje. I damy sobie może poważne powitanie oraz zabawne powitanie, nie możemy. No to w takim razie zrezygnuję również z pomachaj na powitanie. I dam sobie zabawne powitanie. Myślę, że tak, będzie ok, jeżeli chodzi o nasze tej powitanie. Kolejne to będzie karty przejścia, więc mamy takie dostępne. To jest... To chyba jest zakazane, więc przez prawa autorskie, więc to sobie olejemy totalnie. Kolejne, co tu dać? Może damy sobie to, długi komentarz, kolejną kartę właśnie, dokładnie. Karty główna część. Damy sobie... Może zrezygnujemy sobie z rady, damy sobie komentarz tak techniczny. Co tu jeszcze dać? Co tu jeszcze dać? Może radosny wyraz twarzy zrezygnujemy, damy sobie trollowana krytyka. Kolejny niech będzie może nauczycielska rada, aczkolwiek musimy zrezygnować z kolejnej karty, więc niech to będzie może zabójcze spojrzenie. Okej. Okay. I ostatnie, czyli będzie to właśnie pożegnalne karty, więc damy sobie tak. Co my tu mamy? Mamy ogólnie... Tutaj nie możemy, bo to jest prawa autorskie, więc z tego rezygnujemy od razu. Damy sobie może tak. Proste pożegnanie zmienimy na muzyczne zakończenie. Zrezygnujemy z pomachaj na pożegnanie, w zamian damy sobie zakończenie z logiem 3D. To chyba wszystko, tak? Wydaje mi się, że na ten moment karty są w miarę, że tak powiem, dobrze rozporządzone, więc właśnie tak sobie będziemy teraz, że tak powiem, te karty jakoś dawać do naszych filmików.
No i nasza koleżanka dalej tworzy filmiki, więc jeszcze troszeczkę sobie poczekamy i skorzystamy z komputera numer 1, tak? Żeby po prostu... Albo nie. Nagramy sobie kolejny gameplay może z właśnie z tego Latino Android na komputerze numer 2. Bo skoro jest nieużywalny, no to dlaczego by go po prostu teraz nie zacząć używać, tak? Propozycja reklamy. Mantendo 3DS. Niestety tej konsoli nie posiadam. A szkoda, bo reklama zawsze na propsie, tak? Oczywiście koleżanka bije kolejne rekordy popularności, więc coraz fajniej. Super, super, przeszli filmik. Niech się filmik wysyła. I niech się każdy cieszy, że na tym kanale coś jest udostępnione. Ups, chyba coś się zlagowało mi chyba grę. Bez kitu, bo na się postaci tutaj nie widać. No dobra, trudno. Ładowanie gry damy sobie może... zabawne powitanie. Okej. Okay. Kolejne będzie czas przed rozpoczęciem gry, więc damy sobie komentarz filozoficzny. Okej. Okay. Kolejne, odblokować osiągnięcie. Damy sobie... profesjonalny komentarz. Okej. Okay. Kolejne menu główne. Damy sobie krótki komentarz. Bo musimy tej postprodukcji troszeczkę naprawdę poprawić. I to dość... nie troszkę, tylko naprawdę dość sporo musimy poprawić. Normalna gra, damy sobie trollowana krytyka. Dobra, super. Kolejne intro gry, więc damy sobie... damy sobie sarkastyczny komentarz. Okej, okay. Kolejne to będzie znaleźć easter egga, więc damy sobie uroczysty okrzyk. Dokładnie tak. Kolejne to będzie podsumowanie gry, więc damy sobie długi komentarz. I nam się już w sumie punkty skończyły. A to zabawne. Bez kitu, punkty nam się skończyły już. No troszeczkę nie przemyślałem, jeżeli chodzi właśnie o punkty, no ale no cóż poradzić. Wiecie co? Bo ja tu w ogóle naszej postaci nie widzę. Co jest? Halo? Halo, gra komputerowa, co ty odwalasz? Ty bez kitu, chyba naszej tej postaci nie ma. Ona idzie do tej góry, czy nie? Co ona robi? Ojojoj, mamy problem. La 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 la. Mamy poważne problemy, coś się stało z grą. Teraz bez kapy, nie? Dobra, wiecie co? Wrócę do was po krótkiej przerwie. Okej, wracam po krótkiej przerwie, jak widzicie już gra działa normalnie, mam nadzieję, że już nie będzie takich błędów, aczkolwiek straciłem nasz film, który właśnie przed momentem sobie stworzyłem. Więc no cóż, poradzić, nic się na to nie poradzi, tak? Dobra, więc może sobie teraz kupmy jakieś nowe giereczki, bo jak widzicie tam te gry już nie są zbyt popularne. A przydałoby się, że tak powiem, coś, jakieś fajne gry dokupić, tak? Po prostu. Więc sorry koleżanko, ale teraz pora na robotę, więc przejdziemy sobie do Amazing. I kupimy sobie najpopularniejszą grę w październiku, czy listopadzie. Jest jakaś gra listopadowa, że tak powiem. Na listopad. No jest 11, 12. Kupimy sobie może 13 listopad. Tutaj widzę, że jest. 12 listopad. Jest jakiś jeszcze na listopad, czy już nic nie ma? No nic nie ma. Dobra, kupmy sobie te dwie gry. I po prostu za chwilę będziemy je ogarniać na nasz kanał, tak? Okej, okay, dobra. Tutaj widzę, że nasza koleżanka już jest gotowa do roboty. O Boże, przepraszam. Coś mi się w gardle stało. Okej, okay, już właśnie nasze giereczki przyszły, więc w takim razie nasza koleżanko tutaj pora stworzyć filmik z nowej gry. No sobie stworzy z gry Amathetic Maze. Gameplay zacznij nagrywać. Oczywiście na stanowisku numer 2. Dobrze, dalej. A ty, moja Bartolinko, stworzysz sobie filmik z gry pod tytułem Alien Hippo. Dokładnie tak, gameplay zacznij nagrywać. Oczywiście stanowisko numer 1. Dalej. Ok, więc wszyscy teraz idą ładnie do pracy. I będziemy zarabiać grube hajsidła, tak? Okej, okay, lecimy proszę państwa. Zaczynasz nagrywanie, więc damy sobie tańczące powitanie. Okej. Okay. Kolejne to będzie podsumowanie gry, więc damy sobie komentarz... komentarz filozoficzny, why not?
Okej, okay, zabyłeś ostatnie zabójstwo. Damy sobie nauczycielską radę? A damy sobie nauczycielską radę, why not? Można. Ekran odwania ze wskazówką, damy sobie... co tu dać? Sarkastyczny komentarz. Ukończyłeś ciężkie wyzwanie, damy... Aha, to już koniec punktów. Wiecie co, wydaje mi się, że troszeczkę wsadziłem z tymi kartami, jeżeli właśnie chodzi o tą punktację, bo te filmiki są coraz krótsze, a to nie tak właśnie miało być. To teraz tak bez kappy, nie? Musimy chyba troszeczkę te punkty bardziej rozporządzić. Troszeczkę lepiej. Bo te filmiki coraz krótsze się robią, bez kitu. A to nie o to chodzi. Dobra, więc w takim razie sobie wchodzimy w karty. I tak. Tutaj na pewno może zabawne pytanie się pozbędziemy. W zamian sobie na przykład damy intro z logiem. Intro z logiem, czemu by nie? Kolejne to będzie karty przejścia, więc damy sobie... Co tu dać? Długi komentarz może być, bo to jest fajne statystyki ma ogólnie. A szukam jakiejś takiej karty, która by naprawdę troszeczkę tych punktów zżerała. Tutaj chyba nic nie zmieniamy, mi się wydaje. Kolejne to będzie może karty główna część. Tutaj trochę tych punktów zżera te karty trochę, więc może komentarz techniczny sobie zamienimy na wściekły wrzask. Why not? Nauczycielska rada. Czy jest jakaś karta, która by cię mogła zastąpić? Chyba nie ma niestety. No mówi się trudno, tak? No dobra, w takim razie sobie to nie zmieniamy. Karty finałowe. Może zakończenie z logiem 3D niezbyt, aczkolwiek... może wyciemnienie wideo, w zamian sobie damy napisy końcowe i proste pożegnanie oraz pomachaj na pożegnanie. Nie możemy już. Dobra, w takim razie jakoś to zobaczymy, jak teraz będzie ogólnie te karty właśnie wyglądały, jeżeli właśnie chodzi o nagrywanie. Dobra, zjemy sobie dalej mózg wampira, czy tam jak to tam zwał. Dobra, nasza koleżanka nagrała filmik, więc za chwilę go obadamy. Oczywiście dalej rekordy, dalej... popularności. Congratulations, you have imported your reputation. We hold the way. Ok. Dobra, zjemy sobie. Filmiki się będą przesyłać. I będziemy zarabiać ogólnie grubo pieniądze, tak? Mam nadzieję. Mamy w tym momencie 6 tysięcy, więc naprawdę, jeżeli o to chodzi, to nam pieniędzy nie brakuje. I zastanawiam się, czy na przykład by w tym momencie jakiś sobie... że tak powiem... części do komputera numer 2 jakiś nie dokupić, bo to by mogło być w sumie spoko, tak? Bo tamten komputer troszeczkę odstaje, jeżeli właśnie chodzi o ten pierwszy, więc sobie w takim razie coś dokupimy do tego drugiego komputerka. Dobra, gdzie jest ten komputer? To jest komputer, zrób zakupy. Okej, okay, muszę zaczekać, a ten film się prześle. Aha, bo się film przesyła. No dobra, więc poczekamy troszeczkę, nie? Dobra, nasza koleżanka w tej sumie nic nie robi, więc ona by mogła stworzyć kolejny filmik na nasz kanał. Ale to za chwilkę może na lepszym sprzęcie, że tak powiem, to zrobi. Żeby była po prostu zadowolona z efektów. Dobra. No filmik nie przyjął się zbyt dobrze, ale coś zrobić. Tak, zrób zakupy. I kupimy sobie jakieś super części do naszego komputera. Dobra. PC World. I kupujemy następujące rzeczy, myślę. Kupimy sobie na pewno nową obudowę. Kupimy sobie może klawiaturkę. Monitor. Monitor, myszka. Czy jest jakaś nowa myszka? Jest nowa myszka. Kupimy sobie może lepszą kamerkę. Mikrofon lepszy. Lepsze słuchaweczki, program do montażu filmu. Ja komórki nie potrzebuję, dobra. Więc taki właśnie oto będzie nasz nowy komputer numer 2. Nasza koleżanka będzie pewnie zadowolona, więc mam nadzieję, że będzie tworzyła jeszcze lepsze filmiki i po prostu będzie jeszcze bardziej efektywniejsza, jeżeli właśnie chodzi o naszą współpracę, tak? Dobra, teraz właśnie przychodzą nasze części, teraz jest klawiaturka.
Kolejny to będzie monitorek. Kolejna część to będzie prawdopodobnie myszka dokładnie. Teraz będzie mikrofon. Gadłem? Nie, kamerka jest na sam początek, okej. Teraz będzie chyba mikrofon. Dokładnie tak. I coś jeszcze przyjdzie? Tak, jeszcze chyba program do montażu. Nie, słuchawki i program do montażu. Dobra, nieważne. Pyk, pyk, pyk. Dobra, wszystko przyszło. I tak sobie pomyślałem, że skoro modernizujemy komputer numer 2, to dlaczego by nie, troszeczkę jeszcze nie zrobić zakupów na komputer numer 1, nie? My po prostu ten komputer, że tak powiem, był równy z naszym jedynką, ale troszeczkę gorszy, tak? Okej, za chwilę koleżanko będzie stworzyła nowe filmiki, więc już troszeczkę musisz poczekać. A my kupujemy nowszą obudowę. Klawiaturkę. 3 monitory. Ojejku, bez kitu, bo za chwilę mi... Wiecie co, kupię jeszcze takie... troszeczkę mniejsze rzeczy, aczkolwiek no... Wydałem prawie 2000, więc to jest naprawdę dużo pieniążków. Jak na ten moment. A za chwilę chyba nam rachunki przyjdą, więc nie mogę tak bardzo przesadzać. Ale okej, okay, dobra, jolo tam. Raz się żyje, nie? Dobra, mamy wszystko. Okej. Okay. I zobaczymy w takim razie, ile ten komputer będzie miał mocy, ten nasz pierwszy. A ty, nasza koleżanko, droga kochana, stworzysz sobie filmik na swoim nowym komputerku, czyli z gry Alien Hippo. Oczywiście stanowisko numer 2, który jest teraz o 3 punkciki lepszy, więc super, jeżeli o to chodzi. Dobra, damy sobie oczywiście standardową rozdzielczość. Pop filtr, tutaj się nic nie zmienia, jednokierunkowy oczywiście i lecimy. Dobra. A to nam przychodzą właśnie części do naszego głównego komputerka, więc no spoko, nie? Powiedzmy. Okej, okay, dobra, chodźcie moje tej części piękne. Dobra, 3 monitorki. Bardzo ładnie to teraz wygląda, coraz lepiej. Kolejna część właśnie do nas przychodzi. Jeszcze jedna część, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Kolejna część. Teraz powinienem... Słuchawki? Nie, teraz program do montowania. I wszystko, więc zobaczymy teraz na takim razie, ile ten mocy ma nasz komputer. Aczkolwiek zanim to jeszcze sobie coś oczywiście zjemy. Prześpimy się, żebyśmy byli pełni energii. Troszeczkę kasy nam przyszło, więc odrabiamy, jeżeli właśnie chodzi o nasze zakupy. I za chwilę prawdopodobnie właśnie wyjdziemy na zero, tak? Przy takim właśnie tempie nagrywania oraz właśnie przy pomocy naszej najlepszej asystentki, jaką kiedykolwiek mieliśmy właśnie w tej grze. Okej, nagramy sobie w takim razie kolejny gameplay z giereczki. Wybierz grę. Nagramy sobie grę oczywiście Apathetic Maze, czy jak znał, tak zwał. Zacznij oczywiście nagrywanie. Stanowisko numer 1, czyli będziemy coś musieli w takim razie... poprawić. Tutaj nic. Pop filtr. Tutaj jednokierunkowy, bo wielokierunkowy to jest minus 3 niestety. I kontynuuj. 47 mocy, więc o jeden właśnie więcej mocy, jeżeli właśnie chodzi o komputer numer 2. Więc naprawdę fajnie to wygląda. Okej. Okay. I sprawdzimy teraz w takim razie, jaką moc ma ta nasza bestia komputerowa, najlepsza na świecie. I zaczynamy. Zaczynasz nagrywanie, więc damy sobie formalne powitanie. Okej. Okay. Kolejne to będzie przerywnik filmowy, więc damy sobie zabawny komentarz. Dobra. Kolejne to będzie epicka gra, więc damy sobie trollowana krytyka. Yo. Najlepszy troll to tylko ja, XD. Ekran ładowania. Damy sobie w takim razie komentarz z innego tematu. Okej, okay. Kolejny to będzie odblokowałeś osiągnięcie, więc damy sobie śpiewający komentarz. Kolejne to będzie intro gry. Damy sobie może coś, co nam poprawi nasze tutaj grę aktorską, więc może to. Aczkolwiek no nie wyszło niestety. Zostałeś zabity strzałem w głowę podczas skoku. Damy sobie wściekły wrzask. Okej. Okay. Czas przed rozpoczęciem gry, więc damy sobie krótki komentarz. Krótko i na temat, jak to mówią.
Kolejny to będzie znalazłeś easter egga, więc damy sobie uroczysty okrzyk. Okej. Okay. Menu główne, damy sobie w takim razie... komentarz filozoficzny. Okej. Okay. Awansowałeś na kolejny poziom, więc damy sobie... profesjonalny komentarz. No i niestety zabrakło nam na ostatnio ten, ale no... filmiki coraz lepiej nam wychodzą, tak? Okej, okay, teraz w takim razie montaż, więc to tutaj ładnie sobie to połączymy z tym. Następnie połączymy sobie to z tym. Teraz to z tym, troszeczkę muzyki sobie, tak powiem, damy. Teraz coś, co nie ma związku z muzyką, tak? Musimy poprawić inne statystyki. Damy sobie to. Damy sobie teraz coś, co grę aktorską nam poprawi leciutko, więc damy sobie może to. I ostatni dodamy sobie... a to, czemu by nie? Okej. Okay. Na pewno musimy poprawić teraz w takim razie grę aktorską. Damy sobie to. Damy sobie płynne przejście. Damy sobie muzykę w tle, niech już będzie. Popraw kontrakt. I to tyle, no. Przetwórz. Konsole 52%, gra 100, popularność 72%. Nasz nowy aktualny rekord, czyli 2037, nowy poziom skryptu oraz nowy poziom dźwięku. Przesyłamy sobie filmik. Propozycja reklamy dostaliśmy. Honey Play Studio 2, why not? Jeszcze sobie w takim razie to nagramy. I za chwilę będziemy ogólnie ten odcineczek kończyć, tak? Bo już z tego co już widzę mam ponad 30 minut. A tutaj nasza koleżanka nowe rekordy bije kolejne. Ja sobie jeszcze w takim razie nagramy duet z tej jednej giereczki i będziemy kończyć ten odcinek. Więc na szybko sobie coś zjemy. Bo tu musimy stworzyć duet, tak? Dokładnie tak, dobra. Musimy tutaj stworzyć jeszcze sobie szybki duecik, więc szybko koleżanko, szybko! Nie mamy czasu. Musimy szybko to stworzyć, ten duet. Aczkolwiek też nie mamy również komputera, żeby to zrobić. Więc takie trochę XD, ale no za chwilę będziemy mieli jakieś komputery, więc to szybko teraz musimy zrobić ogólnie. Dobra, szybko, szybko, szybko. Nie mamy czasu, musimy szybko zlecenie zrobić. Dobra, jeszcze raz, jaka to była gra? Wonder for Internet, oczywiście duecik, dobra. Zrób film duecie. Nie ma, że nie masz ochoty, tylko musimy to zrobić, koleżanko ty. Okej, okay, duet, zacznij nagrywać. Oczywiście komputer numer 1. Dalej. Mamy jeszcze ogólnie 107 godzin, więc myślę, że bez problemu raczej zdążymy. Jest tak z renderingiem, z montażem. No, powinno wyjść. Zobaczymy, jak ogólnie to będzie. I lecimy, proszę państwa. Zarabiać grube hajsy. Zaczynasz nagrywanie. Damy sobie w takim razie tańczące powitanie. Kolejny to będzie podsumowanie gry. Damy sobie długi komentarz. Okej, okay. Kolejne to będzie znaleźć ukryty przedmiot, więc damy sobie może, co to musimy poprawić. Musimy poprawić na pewno grę aktorską, więc damy sobie to. Okej, okay. Kolejne to będzie interaktywny ekran ładowania, więc damy sobie sarkastyczny komentarz. Dobrze, super. Ukończyłeś ciężkie wyzwanie, więc damy sobie... ojejku, nic tu nie ma. Wściekły wrzask? Wściekły wrzask, why not? A, nie wyszło, ale troszeczkę punktów mamy. Czas przed rozpoczęciem gry. Damy sobie poważny komentarz. Okej. Okay. Kolejny to będzie odblokowałeś osiągnięcie, więc damy sobie... śpiewający komentarz. Kolejny ekran odwania ze wskazówką, więc damy sobie... komentarz filozoficzny. Czemu by nie? Kolejny, awansowałeś na kolejny poziom, więc damy sobie profesjonalny komentarz. Super. Kolejne, przerywnik filmowy, więc damy sobie zabawny komentarz. Okej. Okay. I ostatni, bo nam już prawdopodobnie nic nie zmieści. No i to tyle. Bo już w sumie nie mieliśmy punktów, tak? Zaproszenie do kina. Nie, koleżanko, my musimy ostro pracować. Sorki, ale no wiesz, jak to bywa, nie? Okej, damy sobie w takim razie tak. Damy sobie jakoś może tak pięknie. Damy sobie to tak.
Kolejne coś w takim razie na dole, więc damy sobie może to. Damy sobie kolejne może, że tak ładnie powiem, to. Kolejne to będzie to. I ostatni niech będzie sobie to. Ok. Poprawiamy na pewno grę aktorską. Poprawiamy na pewno postprodukcję. Poprawiamy sobie na pewno tytuł, why not? Poprawimy sobie jeszcze to. Ojejku, jeszcze trochę punktów mam. Poprawimy sobie może dalej grę aktorską. Poprawimy sobie już wszystko. Ok, przetwarzamy. Popularność 98% plus 50. Nowy rekord, czyli 2329. Nowy poziom skryptu. Gry aktorskie, montażu filmu, dźwięku i postprodukcji, więc wszystko poszło w górę. Prześlij filmik. Jeszcze się od razu właśnie możemy sobie coś zjeść na sam koniec odcinka. Oczywiście przyspimy się. Poczekamy, aż ten filmik się wyrenderuje. Prześlij się na kanał i zakończymy sobie w takim razie odcineczek. Mamy jeszcze 35 godzin, więc raczej powinno nam styknąć, jeżeli właśnie o to chodzi. Bo niektóre w sumie z tych zleceń są takie durne, że no brakuje nam czasu, tak? A to mi się właśnie w sumie troszeczkę nie podoba. No ale no cóż poradzić, nic się na to nie poradzi, prawda? Okej, okay. Jak tam wysyłanie z filmikiem idzie coraz lepiej, że tak ładnie to powiem. Dobra, zjemy sobie jeszcze coś na szybko, bo widzę, że mam mało energii. I chyba raczej powinienem zdążyć, dokładnie, dobra, zdążyliśmy, proszę państwa. Okej, spoko. Okej, w takim razie cóż, właśnie zapłaciłem jeszcze oczywiście nasz rachunek, więc troszeczkę kasy straciliśmy, no ale no cóż poradzić. Ale okej, to by było na tyle w takim razie w tym odcinku, troszeczkę sobie rzeczy porobiliśmy, nagraliśmy, troszeczkę sobie, że tak powiem, zmodernizowaliśmy nasz komputerek. Mieliśmy sobie nowy poziom, więc właśnie zwiększyliśmy sobie punkty energii o 2, nowy tam sprzęt do komputera oraz jakieś tam dodatki do mieszkania. Ale to by było na tyle w tym odcinku, więc ja się będę pomału z wami żegnał. I cóż, do kolejnych odcinków w takim razie i trzymajcie się, cześć, pa pa!